Przychodzi ekipa interwencyjna, ścielą łóżko, zapinają w pasy i ładują, proszę panią, w panią nie tabletki, a zaszczyki, które są wielokrotnie silniejsze. I odpływa pan jak proszę panią, powiedzmy, transatlantyk. 8 lat spędził pan niesłusznie w psychiatryku. Tak, no i proszę panią, nikogo to nie interesuje. Polska psychiatria nie istnieje, proszę panią, w świecie realnym, czyli, proszę panią, i w świadomości ludzi, i obywateli tego kraju. Ten mój przypadek to jest jedyny, który wyszedł na światło dzienne, proszę panią. Na razie. Na razie. I pociągnął za sobą, że oko opinii publicznej skierowało się w stronę polskiej psychiatrii, proszę panią, która jest mafijną organizacją, ja pani powiem. Jak pan był traktowany w tym szpitalu? O, jak byłem traktowany? Traktowany byłem, proszę panią, jak najgorszy zbir, proszę panią, i torturowany środkami psychotropowymi. Ja dostałem wyrok, proszę panią. Ja praktycznie, no, teoretycznie powinien być badany. Szpitalu co pół roku. Przez 8 lat nie byłem nigdy badany. Korzystano z funkcji komputera, proszę panią, kopiuj wklej. Wie pani, pisano fałszywe opinie. Nie było o czym rozmawiać z personelem. Ja wolałem rozmawiać z wielokrotnym mordercą, proszę panią, bo ja się wczuwałem w jego rolę, w jego chorobę, proszę panią, a on wierzył mi, jak ja mu tłumaczyłem, za co ja siedzę, on mi wierzył, że ja tego nie zrobiłem, to on mi wierzył. A siedział pan za to, że rzekomo miał pan pomówić? Tak. Grozić innemu, tak, człowiekowi? Tak. To jest niesamowite. I oni mi w to wierzyli, oni wierzyli. Chociażbym miał być, proszę panią, 1,80 m za murami szpitala tu pochowany, to ja się nie przyznam do tego, czego nie popełniłem.